Dzień dobry, witam uczniów klasy czwartej na lekcji przyrody pod tytułem W jaki sposób słońce wędruje po niebie. Podczas tej lekcji dowiecie się, w jaki sposób słońce wędruje po niebie w ciągu dnia, kiedy rozpoczynają się pory roku, w jaki sposób słońce wędruje po niebie w ciągu roku oraz co to jest równonoc i przesilenie. Zaczynamy od wytłumaczenia, w jaki sposób słońce wędruje po niebie w ciągu dnia. Pewnie wielu z Was już zauważyło, że to słowo wędruje ciągle pojawia się na w cudzysłowiu. Jak myślicie, dlaczego tak się dzieje? Mam nadzieję, że większość z Was wie, że chodzi o to, że to przecież nie słońce wędruje tak naprawdę po niebie, tylko wędruje Ziemia. Ona krąży wokół słońca, obraca się wokół własnej osi, a to, że my widzimy to słońce na niebie tak, jakby się po nim przesuwało, to jest tylko takie nasze złudzenie. Dlatego, że Ziemia się kręci, to nam się wydaje, że to słońce po niebie wędruje. I teraz w ciągu dnia, w jakich punktach na niebie to słońce możemy zaobserwować? Zawsze rano obserwujemy słońce na wschodzie albo w okolicach wschodu, kiedy po prostu wschodzi. Ten moment to wschód słońca. Wtedy możecie zaobserwować, że cienie rzucane przez różne przedmioty są bardzo długie. Później słońce jest coraz wyżej, aż znajduje się na najwyższym punkcie na niebie i ten moment nazywamy górowaniem słońca. Czyli górowanie, jak sama nazwa wskazuje, to jest taki moment, kiedy to słońce znajduje się na samej górze, czyli najwyżej. Zazwyczaj jest to około godziny 12, czyli w południe słoneczne. Wtedy, jeśli przyjrzycie się cieniom, które rzucają różne przedmioty, również wy, również wasze ciała, to zaobserwujecie, że te cienie wtedy są najkrótsze w ciągu dnia. I ostatni moment to zachód słońca, czyli ten czas, kiedy słońce już zaczyna nam chować się za horyzontem. Dzieje się to wieczorem i zazwyczaj słońce zachodzi na zachodzie lub też w okolicach zachodu. Teraz pory roku, ponieważ w tytule tej prezentacji mieliście też sformułowanie, w jaki sposób w ciągu roku słońce wędruje po niebie, ale żeby zacząć je omawiać, to musimy w ogóle przypomnieć sobie, jakie są pory roku oraz kiedy one się rozpoczynają. Czyli na pewno każdy z Was wie, że mamy wiosnę, lato, jesień i zimę. A jeśli chodzi o te daty, jeśli ktoś ich jeszcze nie zna, to koniecznie musi się ich nauczyć. Czyli pierwszy dzień wiosny to 21 marzec, pierwszy dzień lata to 22 czerwiec, pierwszy dzień jesieni to 23 wrzesień, a pierwszy dzień zimy to 22 grudzień. I od razu powiem Wam taką ciekawostkę. Wiecie, że Mikołaj przychodzi do nas 6 grudnia, to jaka to będzie pora roku? Pewnie większość z Was odruchowo powie, że zima, ale jeśli ktoś się dokładnie zastanowi, to zaobserwuje, że przecież 6 grudnia jest wcześniej niż 22 grudnia, czyli wtedy tak naprawdę zima jeszcze się nie zaczęła, tak naprawdę to jest jeszcze jesień. Czyli tak naprawdę Mikołaj do nas przychodzi jeszcze w jesieni. Zaczynamy od wiosny, od naszej pierwszej pory roku i musimy zastanowić się, co wtedy w wiosnę się dzieje. Już wiemy, że pierwszy dzień wiosny to 21 marca i to jest taki szczególny dzień, kiedy zachodzi zjawisko, które nazywamy równonocą wiosenną. Jak sama nazwa wskazuje, wiosenna, bo jest w pierwszy dzień wiosny, a równonoc to jest takie pojęcie, które mówi nam, że dzień i noc wtedy są równe. Czyli trwają dokładnie tyle samo, po 12 godzin. I właśnie wtedy pierwszego dnia wiosny słońce wschodzi nam dokładnie, idealnie na wschodzie, a zachodzi
idealnie na zachodzie. Czyli to jest taki bardzo szczególny dzień, a później im bliżej jesteśmy lata, tym dni stają się coraz dłuższe, a noce coraz krótsze. Czyli tylko tego 21 marca dzień i noc trwają tyle samo, a później te dni się nam coraz bardziej wydłużają, dlatego że słońce jest wtedy na niebie coraz dłużej, bo zaczyna wschodzić coraz bliżej północnego wschodu, a zachodzić coraz bliżej północnego zachodu. Dlatego ten łuk, który słońce zatacza wtedy na niebie, jest dłuższy. Dlatego dni stają się coraz dłuższe. Może trudno jest Wam to sobie wyobrazić, ale ja pod tym filmem dam Wam link do takiego innego filmu, gdzie zobaczycie taką animację, na której jest pokazane właśnie, w jaki sposób to słońce wschodzi, zachodzi. Myślę, że kiedy ją sobie obejrzycie i jeszcze raz wysłuchacie to, co do Was mówię w tym momencie, to wszystko na pewno zrozumiecie. Kolejna pora roku to lato. Pierwszy dzień lata jest 22 czerwca i tutaj kolejne trudne słowo. Ten moment nazywamy przesileniem letnim. Letnie, no bo jest to pierwszy dzień lata, a przesilenie to znaczy, że wtedy mamy najdłuższy dzień w roku. Na pewno znacie to z życia, że w lecie, a szczególnie tego pierwszego dnia lata, 22 czerwca, dzień jest bardzo długi. Możecie bawić się na podwórku do późnych godzin i ciągle jest jasno, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się zimą. Czyli ten 22 czerwca to najdłuższy dzień w roku, no i wynika z tego, że noc wtedy musi być najkrótsza. Wtedy słońce wschodzi na północnym wschodzie, to jest to, co mówiłam Wam na początku, że nie zawsze wschodzi idealnie na wschodzie, bo na przykład pierwszego dnia lata wschodzi na północnym wschodzie, a zachodzi na północnym zachodzie. I im bliżej jesteśmy jesieni, tym dni stają się coraz krótsze, bo słońce znowu zaczyna wschodzić coraz bliżej wschodu. Im późniejszy jest dzień lata, tym coraz bliżej wschodu, a dalej północnego wschodu to słońce nam wschodzi, a zachodzi tak samo coraz bliżej zachodu. Dlatego na niebie już jest coraz krócej i im bliżej jesteśmy jesieni, tym dni stają się właśnie coraz krótsze. I kolejna pora roku, jesień. Wiemy już, że pierwszy dzień jesieni to 23 września. I wtedy zobaczcie, mamy to słowo, to zagadnienie, które już znacie. Znowu mamy równonoc. Tylko tym razem to jest równonoc jesienna, czyli tego 23 września. Tak samo jak to było 21 marca. Mamy taką sytuację, że dzień i noc trwają znowu tyle samo, porówno, czyli po 12 godzin. I tak samo jak pierwszego dnia wiosny, tak samo pierwszego dnia jesieni. Słońce wschodzi idealnie na wschodzie, a zachodzi idealnie na zachodzie. Dlatego ten dzień i noc trwają właśnie po 12 godzin. I teraz im bliżej jesteśmy zimy, tym dni stają się nam coraz krótsze, a noce coraz dłuższe, bo słońce jest na niebie coraz krócej. Czyli teraz przesuwa się znowu w drugą stronę. Zaczyna wschodzić coraz bliżej południowego wschodu, a zachodzi coraz bliżej południowego zachodu i dochodzimy w końcu do zimy. W zimie, czy konkretnie pierwszego dnia zimy, mamy tak zwane przesilenie zimowe. Znacie już przesilenie letnie, wtedy dzień był najdłuższy, a w przesileniu zimowym, czyli w pierwszym dniu zimy, jest odwrotnie. To jest najkrótszy dzień w ciągu roku, czyli wtedy na dworze nie pobawimy się zbyt długo, ponieważ słońce bardzo szybko, bardzo wcześnie zniknie nam za horyzontem, dlatego że słońce wschodzi wtedy idealnie na południowym wschodzie, a zachodzi na południowym zachodzie, dlatego na niebie jest dosyć krótko. A później znów, im bliżej mamy wiosny, tym dni się wydłużają. Słońce znów wschodzi coraz bliżej wschodu, zachodzi coraz bliżej zachodu, dlatego jest na niebie coraz dłużej. I później pierwszego dnia wiosny znowu mamy tą sytuację, że wschodzi idealnie na wschodzie, zachodzi idealnie na wschodzie, znowu mamy tą równonoc wiosenną. Tak jak mówię,
Obejrzyjcie sobie też ten filmik, który macie w linku pod tym filmem, bo tam macie dokładnie pokazane, w jaki sposób właśnie to słońce wędruje po niebie w różnych porach roku. Wszystkie najważniejsze rzeczy mamy już wytłumaczone. Czas jeszcze na krótkie podsumowanie. W jaki sposób słońce wędruje po niebie w ciągu dnia? Czyli rano słońce wschodzi na wschodzie lub w okolicach wschodu. W południe słońce góruje, czyli znajduje się najwyżej nad powierzchnią Ziemi, a wieczorem słońce zachodzi, zazwyczaj na zachodzie lub też w okolicach zachodu. Kiedy rozpoczynają się pory roku? Wiosna rozpoczyna się 21 marca, lato 22 czerwca, jesień 23 września, a zima 22 grudnia. W jaki sposób słońce wędruje po niebie w ciągu roku? Czyli pierwszego dnia wiosny słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Mamy wtedy tak zwaną równonoc wiosenną, czyli dzień i noc trwa wtedy dokładnie tyle samo. Pierwszego dnia lata, czyli 22 czerwca, mamy przesilenie letnie, czyli najdłuższy dzień w roku. Wtedy słońce wschodzi na północnym wschodzie, a zachodzi na północnym zachodzie. 23 września, czyli w pierwszym dniu jesieni, mamy znów równonoc, tym razem jesienną, czyli dzień i noc znów trwają po 12 godzin, słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Natomiast pierwszego dnia zimy, 22 grudnia, mamy przesilenie zimowe, czyli najkrótszy dzień w roku, a najdłuższą noc, wtedy słońce wschodzi na południowym wschodzie, a zachodzi na południowym zachodzie. I co to jest równonoc i przesilenie, to już przed chwilką Wam wytłumaczyłam, czyli równonoc jest jesienna i wiosenna, wtedy dzień i noc są sobie równe, trwają po 12 godzin, dlatego że słońce wtedy wstaje idealnie na wschodzie, a zachodzi idealnie na zachodzie. Natomiast podczas przesilenia letniego, czyli w pierwszym dniu lata, mamy najdłuższy dzień w roku, a podczas przesilenia zimowego, czyli w pierwszym dniu zimy, mamy najkrótszy dzień w roku. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej lekcji. Zapraszam do oglądania kolejnych. Do usłyszenia.